Sekretarze, Pani Przewodnicząca Rady Miasta Giżycka, Pani Małgorzata Czaplińska. Serdecznie witam. Właśnie zaszczycił nas obecnością swoją Pan Starosta Mirosław Kutarzdzewski. Serdecznie witam. I oczywiście są moje koleżanki ze szkół podstawowych w Giżycku. I to jest Pani Jolanta Stańczuk, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej. Pani Jolanta, Pani Irena Ferenc, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6. Pani Ewa Degińska, Szkoły Zespołu nr 1 z Wielanowa. Jest Pani Ewa. Serdecznie witam wszystkich rodziców przybyłych wraz z dziećmi, ze swoimi podziękami na dzisiejszą uroczystość. Zwieńczenie wszystkich konkursów podjętych w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku w ramach jubileuszu jest międzyszkolny turniej wiedzy Giżycko dawniej i dziś. Za organizację turnieju odpowiedzialne są nauczyciele tejże szkoły. Pani Urszula Reiter, Pani Lidia Jabłowska i Pan Marek Białek. W miesiącu lutym tego roku do wszystkich szkół podstawowych została wysłana informacja na temat pierwszego etapu szkolnego, w wyniku którego wyłonione zostały zespoły. I tak, Szkołę Podstawową nr 4 w Giżycku reprezentują uczniowie Marta Świdnicka, Bruno Niezbecki, Alicja Łożyńska, a opiekunem jest pani Bernadeta Barysz. Serdecznie witam. Szkoła Podstawową nr 6 w Giżycku reprezentują Kamil Siedzień, Jan Ostrowski, Chłopczyk Michał. Opiekunem zespołu jest pani Ewa Perfiuk i pani Urszula Wodorowska. Serdecznie witam. Zespół szkół nr 1 w Giżycku reprezentują uczniowie Marcin Belenkiewicz, Szymon Jakowski i Mateusz Sierpiewicz. A grupą opiekuje się pani Ewa Machejo. Szkoła Podstawowa nr 7 reprezentują uczniowie Zuzanna Lasota, Grzegorz Diaczek, Piotr Skaradziński. A zespołem opiekuje się pani Urszula Rejter i pan Marek Głupiak. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja w składzie. Pan Marek Głupiak, przewodniczący, pani Ewa Machejko, pani Urszula Wodorowska. Szkoły Podstawowej nr 7, opiekunem grupy jest pani Urszula Wodorowska. Serdecznie proszę. W trakcie tworzenia hasła ocenione zostaną testy. Piąty etap.
swoje miasto. To praca z planem i wioska. Szósty etap. Przemieszczamy się w czasie. Polegać będzie na określonym planowym wydarzeniu. Każdy drużynie życzy mu powodzenia i zajęcie pierwszego miejsca. Czy wszyscy wpisali numer drużyny? To zaczynamy. Prosimy uczestników o położenie przed sobą testów i rozpoczęcie pisania. Na rozwiązanie testów macie 10 minut. Prosimy komisję, aby w czasie, gdy uczniowie rozwiązują test, oceniło zabawę pocztówka Cudzycka. Ja myślałam, że zapomnisz. A nie wiem, że Thank you.
dla pani. Ja nie jestem dyrektorem, tylko nie jestem pani dyrektorem. Jeszcze raz z naszej strony serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w przekazaniu się i ogromnym pracy. To w śpiewnej pracy. Na czwartym miejscu Marcin Bielendziewicz, Szymon Jagłowski, Mateusz Sienkiewicz. Dziękuję.